Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej już części serii Wiedźmin u mnie na kanale. Gramy sobie tym razem Krew i Wino. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy fabułę, mamy nadzieję ją niebawem skończyć. Witam bardzo serdecznie, to ja tu For. Witam bardzo serdecznie Twitch, witam bardzo serdecznie YouTube. Na wstępie nim się załaduje, jeżeli podobały się poprzednie filmy, Serdecznie mi jest miło. Jeżeli nie, to proszę o komentarz. Udajmy się do Cavo Bianco, by zbadać umieszczone w piwnicy ciało. Zadania zobaczmy. Awantura. Za wysoki poziom, ja mam 39, o wino. Udaj się do książęcego kamer... O, kamerariusa? To jest. By poznać szczegóły kontraktu. Dajmy się tam w takim razie. Tu jest. Tu jakoś. Dobra. Witam serdecznie wszystkich jeszcze raz. Gdzie tutaj wylądować? Niezbyt mi się tutaj chce na piechotę lecieć. Będę musiał podkrywać te plansze tutaj. Dobra, tu jest najbliżej, stąd sobie podkę weźmiemy i polecimy sobie na piechotę. Przynajmniej połowę trasy zaoszczędziliśmy już w tym momencie. To już jakiś tam progres jest, prawda? Resztę sobie na piechotę zrobimy. Mam nadzieję, że jest ok, jeżeli chodzi o grafikę. Moja grafika mocno ubożała na tym, nie jest to full HD jakieś, ale liczę, że będzie ok. Generalnie tu będę musiał, może jakąś ścieżką pojedziemy sobie. Dobra. Piszcie, co tam u was słychać, jak się macie, co tam. Co tu się dzieje? Ale tu będzie kolorowo, coś czuję. Po prostu. Błonia turniejowe, właśnie. Coś było, tu jest jakiś turniej, był organizowany. Dobra, co tam u mnie? Witam jeszcze raz Jogi, co tam u mnie? U mnie dobrze. Dzisiaj Wiedźmi, zaczęliśmy trochę wcześniej sobie grywać. Niż standardowo, bo która jest? W pół do 18. Do 6. No to powiem, że zaczęliśmy bardzo wcześnie. Pogramy sobie Wieśka dzisiaj. Żeby nie było, że fabuły nie robimy. A chciałbym tego Wiedźmina skończyć, bo ja Infinitymu mówiłem wcześniej, że... przed live'em, że chcę sobie miejsce zwolnić na dysku w końcu. A Wiesiek mi strasznie dużo miejsca zajmuje teraz, a jak go przyda, to w sumie nie jest mi do niczego potrzebne. Ale czot! Lala. O. Ja ją potrąciłem kuniem. Proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. No tak, standardowo tak jest. Dobra, dam mu napiwek. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Mówisz, że ma? Najdroższy. Będziemy ogarniać w takim razie. Spodziewam się, że jesteś w Tucson nie z powodu festiwalu wina, tylko jakichś ważkich problemów. Jednak być może znajdziesz chwilę, by zgłębić pewną sprawę. Otóż natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, a umiejscowienie laboratorium nieznane.
ale wskazówki są ponoć w dzienniku, który spoczywa razem z profesorem w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Mam przeczucie, że to może okazać się dla ciebie ważne, więc wysyłam ten list niezwłocznie. Cokolwiek robisz, proszę, uważaj na siebie. Twoja Jen. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Ja myślę, że na pewno. Rycerski w tym roku odbywa się pod patronatem panny Wigenty. Że na pewno się temu przyjmiemy, ale najpierw... Nie ma wejścia, tu chyba muszę. Witaj, dzielny bohaterze. Będziemy Jogi ogarniać, czy to mówię. Jestem książęcym kamerariusem. Witaj, jestem Geralt. Co tu robisz? Płacę błędnym rycerzom. Błędnym? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc tu są przed bandytami i potworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. O tak. Jeśli i wam, sir, uda się rozbić Hanzę, uratować któregoś z braci rycerzy lub odbić z rąk zbójców porwanego kupca, wróćcie do mnie. A otrzymacie zapłatę. Jestem ciekawy, skąd się biorą fundusze na te wypłaty. Z książęcego skarbca. A skąd żeby? Jaśnie oświecona Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowność. To z jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. Przepraszam. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. Jak się poprawił? Będziemy ogarniać Jogi. Co możemy mieć na sprzedaż? Chcę przejrzeć woluminy, które masz na sprzedaż. Woluminy. Wow, jak to brzmi. Dobra, myślałem, że będzie coś ciekawego. Kartka papieru, rupieć. Pergamin, rupieć. Matko, to będą same schematy w takim razie. Ja mam coś takiego, co bym mógł pogonić mu. Do praktyk magicznych lalki na pewno nie sprzedam. Brzytwa. Lutni też nie sprzedam. Ale flaszkę już tak. Polniczka, pieprzniczka? Tak. Zostawmy sobie. Talerz. Drewniana łyżka, rupieć. Szkło. Chyba nigdy nie miałem. Chyba nie pamiętam. Fajkę możemy sprzedać. Fiolki 6 możemy sprzedać. Srebrny kubek. I bogactwo, to co zostawmy? Fajka, nóż, nara. Dylnik drzwi dworu, to nie. Lampka nocna może być. Koszula nocna, sprzedajmy to. Welon ślubny zostawmy. Imbryk, inne, możemy sprzedać. Generalnie niepotrzebne nam to do niczego. Tu coś mogę mu pogonić, takiego co by... To by mi już przestało miejsce zajmować. Widzę, że on nie jest tutaj niczym zainteresowany z tych rzeczy. Jeszcze sobie tu zobaczmy, bo widzę, że on by... Aha. I mogę mu zostawić tylko... Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. W Gwinta nie będę grać. Od tego jest Gwint. Bywajcie, rycerzu. Przysięgam na honor! Grasaltów bić, tłuc i gonić! O Boże. O Boże, ile tego jest tu w ogóle? Będziemy robić i robić. Najgorsze w tym jest to... Wszystkie te znaczniki są pooddalane od siebie. Słabo. Słabo to widzę. Słabo to widzę, bo dostanie się nawet tu. Nieodkryte miejsce. Zajmie masę czasu przecież. Polipka. Jakbyśmy... Gdyby to zrobili na potem,
Generalnie wiemy co i jak tutaj. 15 zadań do wykonania, no to generalnie easy, ale zadanie główne, gdzie ja się tu muszę dostać? Pewnie tu gdzieś do centrum? No niedaleko. Dobra. To wiemy. Awantura o wino. Awantura o wino. To będzie bliżej? Nie, to jest dalej. Jeszcze jedno będzie to. O. Dobra. Mapa świata. To już mamy bliżej tutaj. Też tak jakoś dziwnie porozlokowane. Kurde, no to powiem, że śmiesznie będzie. No nic, dobra. Musimy się cofnąć tak czy siak. Gdzie jest podka? Ty co kwiatki jesz? Podka, no. Hopla tutaj. Ty nie mogę. Ale przejedziemy się. Podka nas pokieruje. Trochę terenu poodkrywamy jeszcze, może akurat jakieś znaczniki będą, żeby ewentualnie na przyszłość potem szybciej się teleportować. Tak zwanie. Nie, to zawsze. To jeszcze jak? Zrobimy sobie część tego, potem czymś tamtego. Jeszcze tamto dojdzie i jeszcze tamto. Generalnie będzie to jakoś szło. Ale tak po troszku. To tam Yennefer nam rzuciła zadanie, które pasuje. I pasuje ten grobowiec cały z tym magiem? Pardon, księżnikiem, magiem? Odwiedzić go. No właśnie. I mamy nowy znacznik. Teraz będziemy z górki. Się jadę, chłopie, nie krzycz tak. I tyle? Myślałem, że to jakaś bardziej rozbudowana rymowanka będzie, a tu się okazuje, że takie tyle. W sumie nic więcej. Dobra, mogę ten? Mogę, w końcu. Nie, to podka wracamy w takim razie. Ubiłeś się. Podka zgubiła trasę, nie wiem czemu. Zaczęła wariować. Popatrzyłem się na mapkę, na minimapkę. Pocisnąłem według tego, co mi tu pokazano. Nie, teraz kini nie będziemy zwiedzać na razie. Ale polecimy na skróty. Ale o. Kurde. No to się stykałem. To uciekamy. To jednak nie będę tego atakował. Nim zaczniemy zadanie, to ja się jeszcze po prostu prześpię. A, to jest ten problem w takim razie. A. No to hardcore. To za... nie, czekajcie, medytacja najpierw. Będziemy w nocy atakować. Czy my mamy coś, co nam pomoże to zniszczyć? Chyba nie.
Czekajcie, pasuje mi tu ustawić mięso i tu płaci się woda, tu woda. Rogala sobie damy tu, mimo że dużo hajsu za niego dałem, tak żeby jedzenie tylko i wyłącznie mieć pod ręką. Srebrny miecz mamy w łapie, ale czy na... muszę sobie przypomnieć, czy... Bestariusz, bestie nie... Nie... Nie. Też nie, bestie na pewno nie. Insektoidy. Będzie łatwiej w ten sposób. Doppler. Tam błędy są. Ale on strasznie mały bestariusz. Nic więcej nie zostało zrobione. Muszę więcej książek zacząć czytać. Skoczę. Czemu mi miecza nie wyciągasz, chłopie? Kurde mola. Nie wiem. No. Chyba jeden problem z głowy. Cześć, siemanko. Dobra, bierz trofeum z typa. Co, jedno zadanie będzie z głowy już w tym momencie, czy... Kurde, ale grafika. Chat. Mówisz, żeby do roboty się wziąć? Przecież biorę się do roboty. Widzisz, że robię. Dobra, jeden z problemów jest... załatwiony. Już będzie cięższe to zadanie. A daj tam nie wszystko. Masz wierzyć, nie chcę, że już po wszystkim. Dzięki wiedźmie. Coś wziąłem, ale nie wiem co. Jak ja to uwielbiam, coś podnosić, ale nie wiedzieć co. No nic. Co tam, jak tam? Poważnie? No to nieźle. No to nieźle, muszę powiedzieć. Brawo. Generalnie trochę zadań będziemy mieli. Zróbmy sobie teraz to zadanie. Czemu mi nie zaznaczyło? Ja chodźmy tu teraz. Teraz mi ustawi znacznik. Słuchajcie, gdzie jest ten znacznik? Dlaczego na dole nie czytam? Teraz widzę, że na dole jest podpis. Nie? Umieść znacznik X. Dobra. Przelecimy przez zarośla. Aha. No to nieźle. Można się zdziwić, prawda? Dwadzieścia złotych zostało. Czyli zjeść ciastko i mieć ciastko, choć... poprawną wersja to jest... O kurde.
Choć poprawna wersja to jest zjeść ciastko i myć ciastko, na odwrót jakoś. Kurde. Czemu on mi wyciągnął łopatę? Co on, ogrodnik jest? Ja pierdziu. Medytacja jeszcze niedostępna. Tak, tylko kurde, coś mi... Nie, nawet broni mi nie chciało wyciągnąć. Zauważyłeś to? Coś dziwnego tu się podziało. Niech się prześpi chwilę, bo chyba coś... Oszalał ten chłopak. Nie ukrywając. I może zróbmy sobie tak. Gdzie ta myszka? Przeżonego i tak dalej. Piszmy sobie. Wolę potem nie wracać i robić jeszcze dodatkowego zadania. Normalny. Kurde, zginę. Teraz zauważyłem. Poważnie masz ten... Tylko opowieść? To nie, to już wolę pomęczyć trochę. Niech to trwa przynajmniej... Tyle, ile na to zostało wydanych pieniążków, prawda? A nie, że tylko ten... Czyżbym dostał materiał? Chyba trochę musi mi się zdrowie odrodzić. Nie umiesz grać w RPG? No co ty? Każdy umie grać w RPG. Czasem trochę lepiej, czasem trochę gorzej. Ale pomęczyć się trzeba trochę, no to nie jest tak, że od razu wszystko przychodzi, ja sobie zdaję z tego sprawę. Coś tu gdzieś jeszcze jest. Już? Wszystko? Musi być coś ciekawego. Przeczytaj te rozkazy uważnie, bo nie będę tolerował pomyłki. Staw się jutro w umówionym miejscu i odbierz kolejną porcję sadzonek. Trzeba zintensyfikować akcję zarażania winnicy Vermentino. Tylko się nie spóźni, bo będzie czekała też ekipa z drugiej winnicy. PS, nie zapomnij klucza. Najdroższy. Aha, dobra, to twój jen to już czytałem. Ewidentnie ktoś sabotuje działalność Vermentino. Z tego listu nie wynika kto. Ewidentnie. No, to będziemy musieli się dowiedzieć zaraz. Jeszcze tu jeszcze znajdę? Znajduję, o. Wygląda na to, że zabił go Archespor. No to raczej nie trzeba do tego Wiedźmina. A mogłem kurwa da jeszcze tam sprawdzić jeszcze. A jestem przeciążony już. Czekajcie, będę musiał jeszcze... Kurwa, nazbierałem jakiegoś badziewia ze sobą.
Kurde, nie wiem, co mam wyrzucić w tym momencie. O. Fabuła ciebie tylko obchodzi, tak? Znowu mamy o jeden punkt przeciążony w postaci. Bym musiał teraz znaleźć jakieś miejsce, gdzie by posprzedawać te rzeczy jeszcze. Dobra, chociaż tak sobie możemy jeszcze posprawdzać, czy coś tu się jeszcze może znajduje ciekawego. Lecę rzeczy posprzedawać i co? I... O, chodź tutaj. Możemy jeszcze znaleźć przy okazji miejsce, w którym można to posprzedawać. Tu ktoś być. Mamy tutaj ten. Lokator. Jest tutaj lokator. By tu jakieś miejsce jest. Dobra, niech się ten podka stawi. Oprawiona ryba. Jeden. Ale się stanęła podka. Będziemy starali się szukać dowody sabotażu. Dobra, posprzedawajmy te rzeczy tylko. By mieć luźne podróżowanie. Może do fryzjera pójdziemy jeszcze? O, fryzjer. Fryzjer będzie w sam raz. A najpierw... najpierw pozbędę się śmieci, które mam, bo mam ich strasznie dużo. Nie da? Okradłem właśnie potnerza. Też tak myślę. A, zawodowiec. Lubię z takimi handlować. Znają się na dobrej robocie. Na pewno. Tak jest. Nie no, sprzedajmy mu po prostu rzeczy. Sprzedaż. Pokaż mi, co masz. Pokaż mi swoje towary. Generalnie przyszedłem tu do ciebie trochę pozbyć tych śmieci. Dobra, starczy. Rzeczy dużo. Zdawałoby mi je ten. 9, o. Ty rębacza. Ja tutaj nie będę miał przypadkiem. Wiecie, myszka, klawiatura myszka. O. Tu. Będzie szybciej na klawiaturze i myszce to ogarnąć. Rzucam je wszystkie do jednej kolekcji. Powinno ci to wystarczyć. Rzucam to wszystko do jednej kolekcji, to jest trzymane, ale... Nie wiem, po co ja to trzymam. Od samego początku wszystkie księgi, jakie mi się udało znaleźć, nie? Nie wiem, po co ja to trzymam. To jest dobre pytanie, jeszcze lepszą odpowiedź bym ci dał na to, ale... Generalnie robię taki śmietnik. Drewnianego miecza nie będę sprzedawał, ale... Kurde molano. Pokażcie mi mapę. Na razie jeszcze. Jeszcze zobaczę mapę. To jest kowali muzyka. Co się stało? Twitch. Generalnie zawiesił ten. Mapa. Czy my tu mamy coś takiego jak... Musimy się udać do Nowigradu. Musimy się udać. Gdzie on to tu musimy się udać. Aha, muszę znaleźć drogowskaz.
Widzę kulawy chłopiety, no. Będę teraz czekał, aż będzie szedł na górę. Dobra, Nowigrad. Musimy tu wylądować. I sobie zrobimy porządek w końcu z tymi wszystkimi rzeczami. Może na szczęście nic nie będzie nam przeszkadzało. I tak zrobimy tak, żeby ewentualnie jeszcze mieć możliwość wyboru najlepszej opcji zbroi i miecza. Bo to nam też się przyda. Dałem się do Tucson i teraz to wszystko będzie się ładowało. Przecież ja się zawsze zachowuję. Co oni myślą, że ja jestem taki zły? Tego nigdy nie potrafię zrozumieć. Te. I przerwałem imprezę. A ile tutaj mam w ogóle zbroi? Już się nie chcę ładować normalnie. Ty wiesz, że tutaj mam hajs utopionego? O kurde, panie, jakbym to wszystko sprzedał, to byłbym bogaty. Poważnie ci mówię. Ale tego nie sprzedaję. Czekaj, będzie szybciej, ja to po prostu tak zrobię. Się nie chcę ładować w ogóle, zauważyliście? To jest w ogóle... śmieszne. Się załadować normalnie też nie chcę. No ale dobra. Dużo, niedużo. Wy coś oddaj, a co chcesz? I w zamian co byś chciał dać mi? Generalnie to jest cały mój, większość ekwipunku z całej edycji trzeciej Wiedźmina tak naprawdę. Bo większą część sprzedałem na początku, owszem, ale potem już przestałem sprzedawać, tylko po prostu to nosiłem ze sobą. Aż w końcu dostałem się do tego, do takiego punktu jak tutaj, wystarczyło po prostu poprzerzucać te rzeczy, tak? Bo to są takie rzeczy czasami, które gdzieś tam są fabularne i generalnie zostaną wykorzystane. Nie mam zielonego pojęcia, bo mógłbym to wykorzystać jak najbardziej, ale mistrzowskie juk. O, możemy sobie poprzerzucać też od razu. To też jakoś tam nam... Wiem, że to akurat płotka nosi, ale trochę miejsca się zrobi na jakieś pierdoły. Nie wiem, po co ja noszę ten taki... Inne waluty. ...60 przy 160 to jest... zupełności. Takie składniki mi będą potrzebne chyba. Tu to wisi, to może lepiej tego nie kombinujmy. Czekajcie, to zrobimy sobie jeszcze tak, że po prostu w przejściu sobie... dobra, no to dałem. Drzymanie. Dałem drzymanie. Nie odespał do końca. Wróćmy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek na tym, co się teraz... co teraz miało miejsce. Gdzie myśmy byli? Myśmy byli tu, więc tu wróćmy z powrotem. Sprawdzimy sobie w innych misjach, będziemy sobie robić... W innych odcinkach będziemy sobie robić inne misje po prostu. 40 minut w zupełności wystarczy, więc ładując się ten... W trakcie ładowania tego ekranu
Cóż mogę więcej powiedzieć? Dziękuję, że oglądaliście. Jak się podobało, to serdecznie polecam zostawić serduszko, subskrypcję. No i oczywiście wpadajcie na Twitch, zostawiać followki. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć i pa, pa.